dzisiaj jesteśmy w mieście świecie i opowiemy o tym, jak całe miasto zmieniło swoją lokalizację. To, że miasta się przenosi, może wydawać się dziwne, ale w historii wielokrotnie się tak zdarzało. Na przykład sam Toruń też został w początkach jego istnienia, po 3 latach zamieniono jego miejsce, ale rzadko kiedy przenosi się miasta po kilkuset latach ich istnienia. Taki wypadek miał miejsce tutaj w Świeciu. Stare miasto w Świeciu znajdowało się pomiędzy dwiema rzekami, pomiędzy rzeką Wdom i rzeką Wisłą w płaskiej zalewowej dolinie. Stare miasto w Świeciu założono w 1338 roku, dokonali tego krzyżacy po zajęciu tej części Pomorza. Nadali mu prawo chełmińskie, z jednej strony przy samym ujściu wybudowali zamek krzyżacki, z drugiej strony powstał kościół parafialny, a pomiędzy tymi dwiema ważnymi budowlami, dla każdego miasta ważnymi, założono niewielkie miasteczko. W Świecie rozwijało się przez kilka stuleci, w XVII wieku zostało dosyć mocno zniszczone w czasie potopu szwedzkiego, potem w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Zaczęło się powoli odbudowywać, ale na początku XIX wieku to miasto zaczęły nawiedzać straszliwe powodzie. Przyczyn tego było kilka. Jedną z nich było to, że Prusacy zaczęli regulację Wisły, o której już opowiadaliśmy w innej części, lubię tu być. Przez tą regulację Wisły, przez duże opady, kilka lat z rzędu, w latach 1830-1840, początek 1850, kilka dużych powodzi nawiedziło to stare miasto w Świeciu. Niektóre z nich powodowały, że domy były zalewane nawet do wysokości pierwszego piętra, nawet trochę wyżej. Najgorsza z takich powodzi miała miejsce w roku 1854, kiedy praktycznie wszystkie budynki w mieście zostały uszkodzone. Przez te wszystkie lata, kiedy te powodzie nawiedziały miasto, mieszkańcy starali się o zezwolenie na to, żeby miasto przenieść w inne miejsce, ponieważ prawy brzeg Wdy, na którym miasto się znajdowało, był niski, ale lewy brzeg był o wiele wyższy i było to o wiele lepsze miejsce do tego, żeby miasto funkcjonowało. I dopiero po tej wielkiej powodzi z roku 1854 miasto dostało zgodę od wtedy króla pruskiego na to, żeby się przenieść. Oczywiście przenosiny miasta to nie jest prosta rzecz, więc zanim wszyscy mieszkańcy wybudowali sobie nowe domy, wytyczono nowe ulice na właśnie lewym brzegu Wdy, minęło prawie 30 lat. Dopiero około 1885 roku tak naprawdę zakończyły się te przenosiny. Co się stało z tą starą częścią? No tam większość domów rozebrano, one zniknęły. Mieszkańcy byli właścicielami tej ziemi, założono tam różnego rodzaju ogrody, później ogródki działkowe. Dzisiaj ten teren znowu częściowo jest zabudowany. Z całego tego starego miasta tak naprawdę pozostał tylko fragment murów i kościół parafialny zwany przez mieszkańców Starą Farą, o której też opowiemy w następnym odcinku. No i oczywiście zostały też pozostałości, czy jedno skrzydło zamku krzyżackiego, położone właśnie najdalej w widłach Wdy i rzeki Wisły. Nowa część rozwinęła się na lewym brzegu, te przenosiny dały asum do tego, żeby miasto się dynamicznie rozwijało, powstały nowe zakłady przemysłowe. Jeszcze w XIX wieku, potem w okresie międzywojennym, liczba ludności wzrastała się. Dzisiaj w Świecie ma ponad 25 tysięcy mieszkańców. Jest miastem powiatowym w województwie oczywiście kujawsko-pomorskim. Rzeka Wda wykorzystywana jest już nie do transportu, ale raczej do spływów kajakowych. Można zwiedzać oczywiście obydwie części Świecia i tą XIX-wieczną, to przeniesione takie nowe miasto z wytyczonym rynkiem, placami, uliczkami, pięknymi kamieniczkami, ale warto wybrać się też na drugą stronę rzeki Wdy przez most, to jest tylko kilkaset metrów od obecnego rynku i można podejść do miejsca, gdzie dawniej znajdowało się miasto, popatrzeć sobie, wyszukać w internecie plany tego miasta, popatrzeć, gdzie kiedyś były ulice, gdzie kiedyś był rynek, udać się do kościoła, właśnie do Starej Fary, czy udać się do Zamku Krzyżackiego. On posiada też bardzo wysoką wieżę. Można na nią wejść i zobaczyć panoramę, piękną panoramę Doliny Dolnej Wisły tutaj pod Świeciem. Zapraszamy tutaj serdecznie. Bardzo dziękujemy.